Mówiąc o danej odpowiedzi, proszę bardzo. Dziękuję panie prezydencie. Pan prezydent dosyć szczegółowo przedstawił plany dla naszego miasta, jak również działania, które zostały podjęte, abyśmy się rozwijali i szli do przodu. Zdaję sobie sprawę, że macie państwo szereg pytań, także teraz pozwolę sobie otworzyć panel dyskusyjny. I poproszę o podnoszenie ręki do góry, a ja do państwa będę dochodziła z mikrofonem. I już jest pierwszy. Mieszka. Ulica? Murawska. Nie, nie, myślałem, że będzie problem ulicy. Także panie prezydencie, szanowni państwo. Pierwsza rzecz to jest tak, że napisany jest wniosek. No okazało się, że chodzi o płatne parkingi oczywiście. No nie będę tutaj deliberować na temat, czy one są słusznie, czy nie. Chodzi o to, że okazało się niezgodne z prawem. Konsultowałam to z policją, ze strażą miejską. I może pozwolę sobie przeczytać wniosek. On jest dosyć krótki, przysłowiowy, mniejsze pół. Strony przepraszam, że ja będę sobie, tak? Będę notował. Dobrze, proszę państwa, ja się nie bawię internetem, tylko dobrze. Będę starał się notować to. Dobrze. Dobrze. Ja więc zwracam się z prośbą o zweryfikowanie prawidłowości płatnego parkingu przy ulicy Ciesielskiej oraz Górnej. W mojej opinii mieszkańców sąsiednich ulic płatne parkingi są wykonane niezgodnie z prawem. Według przepisów pieszy powinien mieć możliwość swobodnego przejścia przez chodnik. W kodeksie drogowym ustanowiono jako normę 1,5 metra. Tutaj zacytuję, tutaj jest artykuł 47. Przeczytam tylko jeden paragraf. Szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i nie jest mniejsza niż 1,5 metra. Natomiast po zaparkowaniu auta na płatnym parkingu przy ulicy Ciesielskiej pozostaje 85 cm tej wolnej przestrzeni. Także kobieta z wózkiem, z dzieckiem, czy osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim nie ma szans przedostać się przez ten chodnik. Do tego na ulicy Murawskiej, czyli na ulicy tam, gdzie mieszkam, to też jest sąsiadka, więc potwierdzi to jak najbardziej. Parking utrudnia bardzo ruch, jest to droga jednokierunkowa. Auto stoi czterema kołami, tak, całą swoją powierzchnię na ulicy. Natomiast my mamy swój parking z bloku i w momencie, kiedy tu jest auto, my absolutnie nie możemy wyjechać, bo stoją obok duże auta, są auta terenowe, więc ja dojeżdżam do połowy ulicy, już jest zaparkowane auto. Żebym ja wyjechała w ulicę, potrzebuję po prostu całej powierzchni tej ulicy, tak? I to nie są moje jakieś tam kiepskie umiejętności, bo jestem dobrym kierowcą, myślę, ale no po prostu nie da rady wyjechać, tak? Tak samo właśnie na tej ulicy gdzieś 85 cm pozostaje. Połowa auta parkuje na ulicy, połowa na chodniku. No 85 cm powinna być 1,5 metra. Tak samo jest z ulicą Zgorzelicką, gdzie się wyjeżdża w stronę, z rynku w stronę alej. Tam jest odległość 2 metry parkingu od skrzyżowania, natomiast odległość ta powinna być 10 metrów. I teraz tak, powstaje pytanie, w konsekwencji zebrane pieniądze przez Urząd Miasta, za to się płaci, mandaty, no i opłaty za parkowanie, moim zdaniem można uznać jako nielegalnie pobierane, ponieważ jest to niezgodne z prawem. Co z tymi pieniędzmi, co z tymi ludźmi? I dlaczego Urząd Miasta, poprzedniej władze, bo rozumiem tutaj jeszcze nie ten czas, tak? Poprzednie władze absolutnie tego nie kontrolowały, nie sprawdzały, czy te parkingi powstają zgodnie z prawem, zgodnie z przepisami. To nie są tam jakieś przepisy, gdzie to się różni powiedzmy o 5-10 cm, tylko to już naprawdę są rażące nieprawidłowości. Myślę, że każdy kierowca potrafi to zweryfikować. Nie trzeba być znawcą naprawdę przepisów kodeksu ruchu drogowego. Także tutaj jest pismo, są też dwa zdjęcia wykonałam, są to fotografie. Bardzo bym prosiła o zweryfikowanie, no i zniwelowanie tak, tego, ograniczenie, wyrzucenie tych parkomatów. No i tak jak mówię, u mnie na tej ulicy po prostu nie da się wyjechać w momencie, kiedy ktoś zaparkuje. To jest kwestia tego, że no nie to, czy powinno, czy nie powinno, po prostu to jest niezgodne z prawem. Jeśli bym mogła, to chciałabym tylko dwie fotografie tutaj przedłożyć, dobrze? Razem z miastem. Bardzo proszę. Dziękuję. Pani Beato. Proszę państwa, właśnie tego typu interwencją mają służyć te spotkania. Bardzo serdecznie pani dziękuję za to, za ten głos. I to jest naprawdę postawa obywatelska godna podziwu. Tak to powinno wyglądać. Źle się dzieje, fotografie, jakieś dokumentacja, wątpliwości. My zobowiązujemy się niezwłocznie te wszystkie wątpliwości wyjaśnić. Zająć się tą sprawą. Bardzo pani jeszcze raz dziękuję. Tutaj pan prosił.
Panie Prezydencie, ja tak w podwójnej roli troszkę dzisiaj występuję. Jako radnego, jako mediów, ale też osoby, która od lat tutaj na terenie prowadzi działalność gospodarczą. Mam sporo tutaj takich różnych obserwacji. Myślę, że warto, żeby Pan też zwrócił na nie uwagę. Zacznę od parku przy ulicy tutaj Wschodniej. Tak. Jest tutaj zrobiony ładny plac zabaw. Widzę, że dzieci często z niego korzystają, bo przejeżdżam niemal codziennie albo kilka razy dziennie. Gdy Pan Prezydent mógł spowodować częstsze patrole Straży Miejskiej w tym miejscu, które pozwoliłyby nam wyeliminować po prostu pijaczków, bo tam dzieci się bawią i w tym samym czasie jest spożywany alkohol po prostu na ławkach, gdyby można było... Zaczepki. Nie, ale no to wystarczy moim zdaniem częstsze patrole Straży Miejskiej i szybko się wykurzy to towarzystwo po prostu. Druga sprawa to jest bezpieczeństwo tutaj na ulicy Słowackiego, które moim zdaniem wynika pośrednio również z ustanowienia strefy. Tutaj na jednym ze slajdów, które Pan Prezydent prezentował, napisane było, że stopniowe ograniczenie strefy płatnego poparkowania. Ja rozumiem, że 3-letni okres umowy nas obowiązuje, natomiast być może udałoby się chociaż w części ograniczyć tą strefę, by ona kończyła się właśnie na parku tutaj w tym miejscu. I to jest jeden z pomysłów na poprawienie bezpieczeństwa. Myślę, że nie byłoby problemu z tym, żeby sprawdzić, ile poszczególne parkomaty generują przychodu. A myślę, że te, które są tutaj w tym miejscu ustawione, akurat w tych miejscach, one nie generują przychodów w ogóle lub są bardzo, bardzo niskie te przychody. Mamy dokładną analizę i powiem uczciwie, że trudno będzie akurat, bo jeśli chodzi o przykładowo ulica Grunwaldzka, jedna z największych przychodów dla strefy w mieście. Tak, mimo wszystko należy takie rozmowy podjąć, ale ulica Grunwaldzka ma, nie wiem, tam kilkaset metrów, prawda? Nie sądzę, żeby te przychody, bo naprawdę pracuję tutaj przy ulicy Grunwaldzkiej, dokładnie przy Grunwaldzkiej, nie sądzę, by te przychody były generowane na odcinku od ulicy Piekarskiej aż do tutaj ulicy Słowackiego, bo ja tutaj nie widzę samochodów po prostu, które by parkowały, bo niestety wszystkie parkują przed moją posesją, te, które mają zaparkować tutaj w tej okolicy. To jest jeden z pomysłów, ale jeszcze jednym takim pomysłem, wiem, że Państwo przygotowujecie nową organizację ruchu tutaj też w tym rejonie. Jesteśmy żywotno zainteresowani tym, by nie pojawiały się pomysły stworzenia ulicy jednokierunkowej z ulicy Słowackiego. Pomijam już to, że ograniczy to firmom, które tutaj funkcjonują, dostęp klientów, ale również musimy pamiętać o tym, że ulica Słowackiego odciąża ruch bezpośrednio z centrum miasta, czyli z ulicy Piłsudskiego i bezpośrednio z placu Kościuszki, czyli wiele osób przejeżdża właśnie tutaj tędy ulicą Słowackiego, skracając sobie drogę i zupełnie omijając centrum. I jeszcze mam tutaj jeden taki temat, który być może bezpośrednio miasta nie dotyczy, ale dotyczy miasta pośrednio, ponieważ chodzi mi o parking przy obiekcie, którym zarządza miasto. Ale parking ten leży w pasie drogowym powiatu. Także myślę, że moglibyśmy tutaj jakoś wspólnie dojść do porozumienia i zrobić wreszcie porządny parking przy cmentarzu przy ulicy Dąbrowskiej, ponieważ jest to miejsce, w które nie da się po prostu wjechać. Tam są, co prawda powiat w tym roku troszkę tam wyrównał, ale to do pierwszych opadów i te dziury, które w tym parkingu są, wystąpiły ponownie. Myśmy rozmawiali w tej sprawie z panem starostą i on też jest jakby otwarty tutaj na współpracę, tylko oczekuję tutaj podobnego porozumienia jak w przypadku innych tutaj ulic i innych wspólnych takich inwestycji. To na razie tyle, dziękuję. Bardzo dziękuję za te sugestie, bo to przede wszystkim sugestie były. Jeśli chodzi o częstsze patrole Straży Miejskiej, postaramy się zadziałać w tej sprawie. W ogóle mamy plan taki też, aby w przyszłości, niedalekiej przyszłości, monitoring miejski obsługiwały osoby prywatne,
nie będące strażnikami, ponieważ uważamy, że osoby mundurowe, strażnicy powinni właśnie być widoczni w terenie, na patrolach, a nie dwie osoby, które non-stop siedzą przy monitorach i to mogą robić inne osoby, które no nie mają pracy, czy chciałyby właśnie w ten sposób pracować, a strażnicy faktycznie powinni być na patrolach i sprawiać, żeby mieszkańcy czuli się bezpieczniej, także tutaj jak najbardziej uważam, że też trafna uwaga, nie tylko dotycząca ulicy Wschodniej, ale w większości miasta powinni być widoczni i wtedy też będzie bezpiecznie. To też nie na tej zasadzie, jak niektórzy zwracają uwagę, że jak jest jakieś niebezpieczne zjawisko na ulicy, to patrol idący chodnikiem, widzący to zjawisko, przechodzi na drugą stronę ulicy, więc no, takich rzeczy też nie powinno być. Jeśli chodzi o ulicę Słowackiego i tą ulicę jednokierunkową, no to myślę, że tutaj Komisja Bezpieczeństwa na pewno wyrazi swój pogląd. My będziemy musieli wykonać to, co zaleci nam Komisja Bezpieczeństwa, która no, znajduje się przy staroście powiatowym i pan redaktor, ale pan radny również pracuje w tej komisji i sądzę, że trzeba przede wszystkim i w podejmowaniu decyzji posiłkować się opinią osób, które korzystają na co dzień z tych miejsc, prawda? Bo one wiedzą najlepiej, co jest grane. Natomiast ja powiem szczerze, że wśród takich moich, powiedzmy sobie, subiektywnych priorytetów, jeśli chodzi o naprawę ulic, ale również, a może nawet przede wszystkim o naprawę chodników, jest ulica Słowackiego, która jest, powiedziałbym, ulicą wymagającą, niewątpliwie wymagającą przebudowy, naprawy. I proszę Państwa, no powiedzmy sobie szczerze, też unormowania pewnych kwestii, bo to jest, okazuje się, ulica niebezpieczna. Może ona nie zagraża wprost życiu ludzi, bo tutaj nie rozwijają samochody jakiejś potwornej prędkości. Poza tym mamy ten próg spowalniający na wysokości szkoły. Ale sami Państwo wiecie, że w okolicach kościoła, w okolicach apteki jest tam bardzo niebezpiecznie włączyć się do czy z jednej, czy z drugiej ulicy. Tam bardzo często dochodzi do różnych takich stłuczek. I tą ulicę powinniśmy objąć szczególną troską, włącznie z chodnikami. Bo może, panie prezydencie, jeżeli mogę przerwać tak króciutko, to może wystarczyłoby odwrócić ruch przy aptece z ulicy Krzyżowej, czyli żeby kierowcy nie wyjeżdżali z ulicy Krzyżowej w ulicę Słowackiego, bo tam wtedy będą mieli ograniczoną widoczność, tylko zjeżdżali ulicą Krzyżową w dół do ulicy Piłsudskiego. I to jest najprostsze chyba rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo ruchu tutaj. Ale proszę Państwa, ja... No więc o tym mówimy. Proszę Państwa, ja dzisiaj produkuję, a mam ze sobą ludzi kompetentnych, którzy wspierają nasze działania i bardzo proszę, bo tutaj podsuwają mi dokument, to proszę o tym dokumencie. Coś więcej, panie dyrektorze, proszę bardzo. Dotyczącym tej sprawy. W tej chwili w urzędzie jest opracowana dokumentacja przebudowy nie tylko Słowackiego, ale również Bromackiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej, Polnej na odcinku od Jerozolimskiej do Placu Kościuszki oraz ulicy Małej. I te wszystkie przewidziane tutaj działania zmierzają do poprawy przede wszystkim warunków ruchu na tych drogach. Natomiast generalnie one nie przewidują tutaj zmianą kierunków ruchu. Nie ma tutaj zmiany, jeśli chodzi o Słowackiego, czy to mam ulica jednokierunkowa. Myślę, że do końca września, tak jak tutaj jest zaplanowane, ta dokumentacja będzie opracowana, przyjęta. No i wymaga później oczywiście wdrożenia stopniowego, może już w następnych latach. Ja może tylko jeszcze dodam, jako nauczyciel pracujący w tej szkole, że właściwie na każdym zebraniu poruszany jest temat bezpieczeństwa dzieci, bo przy tej ulicy ze względu na apteki jest bardzo duży ruch. Samochody parkują często niezgodnie z przepisami i dzieciaki wychodząc na jezdnię właściwie nic nie widzą. Nie mają szansy w ogóle dostrzeżenia niebezpieczeństwa. Także ten aspekt prosiłabym, żeby też wziąć pod uwagę. Tutaj panie chciały pytać jeszcze, ale pan prezydent już moje nazwisko kończy.
Ja mieszkam na ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego i prawie codziennie tutaj przechodzę tą ulicą Słowackiego. I właśnie już pan prezydent mnie uprzedził, bo miałam zapytać, że o to właśnie, o ten remont ulicy, bo zorientowałam się, że on należy pod Urząd Miasta, bo mnie to już od kilku lat, ja 40 lat tu mieszkam i tak jak mówię, ciągle tu chodzę i chciałabym usłyszeć od pana prezydenta jakieś no, konkretniejsze daty, bo tu pan dyrektor mówił, że trzeba, że będzie, plany są, wdrożenie jeszcze, to potrwa, no może potrwać jeszcze przypuszczalnie rok czy dwa lata. W tym roku, szanowna pani, nie damy rady, bo projekt budżetu został przyjęty i musimy zrealizować ten projekt, który jest. Natomiast no, tutaj ta informacja o tym, że mamy już dokumentację. To jest dobrą informacją. Jest dobrą informacją i dobrze rokuje na przyszłość. Ale zresztą, proszę państwa, tutaj jest akurat taka dość, powiedziałbym, no poza tą częścią śródmiejską, która autentycznie wymaga jeszcze sporych nakładów, czyli te ulice wymienione przez pana dyrektora, ale w zasadzie już jadąc z ulicą Legionów po prawej stronie, w kierunku południowym, prawda, tam już mamy naprawdę prawie że załatwiony temat, ponieważ brakuje nam tylko utwardzeń na trzech ulicach, o ile się nie mylę, to proszę mnie poprawić, jak się mylę, Zagłoby, Wołodyjowskiego i Kmiecica. To są trzy ulice i one nie są jakieś bardzo długie, żebyśmy nie mogli już zakończyć tego osiedla i będziemy mieli praktycznie jedną część miasta fajnie zamkniętą. Więc to na pewno w perspektywie czasu. Nie będziemy w stanie zrobić wszystkiego. Niemniej jednak chcę powiedzieć, że w tych moich priorytetach jest ulica Słowackiego z uwagi na to, że przede wszystkim z uwagi na to, że tutaj jest szkoła i tutaj dzieci wracają do domu, przychodzą do szkoły, a bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze w tym zakresie i musimy faktycznie to bezpieczeństwo na ulicy Słowackiego poprawić. Musimy poprawić stan chodników, bo nie tylko dzieci, ale osoby starsze też chodzące tą ulicą czy tymi chodnikami. Łatwego zadania nie mają, sami państwo wiecie, czy na wjazdach błoto, czy nierówne płyty wystające, powodujące upadki osób starszych. To i jeszcze jest mało, bo ja bym pana prezydenta chciała serdecznie zaprosić na taką małą przechadzkę. Od rogu, tutaj od pana szczepka rodziców sklepu, no i tutaj w stronę kościoła właśnie, do kościoła. To kiedy się umówiłem? Żebyśmy się bardzo chętnie, tylko jak popada deszcz. Dobrze. Trochę. Ja już byłam tyle razy ochlapana od góry do dołu, że poszłam do domu, musiałam od razu wchodzić pod natrysk. A ubranie za ubranie, które musiałam zapłacić od pralni, nikt mi nie zapłacił. Przepraszam. Już za długo mówię, ale proszę naprawdę kiedyś przejść się tutaj, jak popada deszcz. Będę czekał na zaproszenie. Naprawdę, dobrze. I w przygody na przechadzkę. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja się postaram, naprawdę. Nie o deszcz, ale o zaproszenie. Przyjdę sama. Osobiście zaprosić. No proszę pani, nie wiem co moja żona powie na to, bo to jest nagrywane. No nic na pewno nie powie, jeżeli babcia zaprosi pana prezydenta na przechadzkę. Na pewno nic złego panu prezydentowi się nie stanie. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękuję pani za zaproszenie. Nie, naprawdę też przejdę się, żeby... Dziękuję bardzo i życzę naprawdę sukcesów, bo głosowałam na pana prezydenta i życzę sukcesów tutaj wszystkim obecnym. Dziękujemy bardzo. Dzień dobry. Ja jestem tutaj wraz z sąsiadem z ulicy Rolnej i będę tu miała kilka spraw takich do poruszenia, ale zanim tam zapytamy, ulica Rolna zapyta pana naczelnika Banasia o sprawy, które nas interesują, to chciałabym tu jeszcze tak po prostu o inne rzeczy spytać. Szczególnie mnie interesuje, bo mówił pan, panie prezydencie, że będziecie remontować ulicę Warszawską i Mościckiego.
I z racji po prostu takiego zboczenia trochę zawodowego, to mnie interesują rzeczy dotyczące kanałów burzowych na tych ulicach. Czy po prostu w tych planach tego remontu wiecie coś na ten temat, żeby zajęto się również kanałami burzowymi, żeby nie było takiej niespodzianki na ulicy, jak na ulicy Świętego Antoniego od domu towarowego do Ewangelii, gdzie była pięknie zrobiona ulica, kosteczki, wszystko elegancko, tylko zapomniano o kanale burzowym, który praktycznie nadaje się do wymiany. I powiem wam, jeżeli nie wiecie coś nic na ten temat, to na Mościckiego kanalizacja jest w takim stanie, że chyba urząd miasta to nie topi się tylko z tego powodu, że Wolburka jest niżej po każdym deszczu. Bo inaczej to by wam groziło po prostu wodzenie, na rybackich woderach, to po pierwsze, a po drugie, jeśli chodzi o warszawską, to tam chyba od 10 lat ja już też próbowałam się dowiedzieć, kto warszawską się zajmuje, zwłaszcza kanałami, bo chyba tej niebrawskiej gliny, bo jak osiedle było budowane za 40 lat temu, to chyba nawet w tej chwili to nawet koparki nie ruszą. To jest jeden problem, który mnie tak po prostu, trochę mnie jako zwykłego mieszkańca tak trochę gnębi. Żeby nie było takich jakichś później niespodzianek, że po każdym większym deszczu powstają jeziora jak pod Kauflandem swego czasu. To jest jedna sprawa. Druga rzecz to chciałabym po prostu się dowiedzieć, czy planujecie coś zrobić z kościołem na placu Kościuszki? To jest stary kościół. Tam, jak ja pamiętam jeszcze, jak on był czynny, to po prostu tam jest na pewno fantastyczna akustyka. I można by było zrobić salę koncertową z tego, o ile jeszcze jest możliwość jakiegoś remontu, bo pewnie chyba jak on ze 30 lat jest nieużytkowany, to nie wiem, czy tam ksiądz Pawlas był w stanie cokolwiek w jakimś stopniu zadbać o ten kościół. To jest drugie pytanie. Trzecie pytanie to mnie tak szczególnie jakoś tak zastanawia, czy są jakieś możliwości dla mieszkańców ulic, przy których nie ma sposobu na to, żeby zrobić na przykład kanał ciepłowniczy pociągnąć, nie ma, ze względu na brak możliwości technicznych. Czy chodzi mi o, dotacje na kolektory słoneczne, żeby kto tam by chciał, żeby mógł sobie kolektory słoneczne wspomagające ogrzewanie zakładać. To wiem, że na wsiach to takie coś się wykonuje. Gminy to w jakiś sposób, nie wiem, czy dotują, czy ułatwiają mieszkańcom terenów wiejskich. A u nas to, bo ja mam szczególnie swoją ulicę na myśli, bo u nas nie ma możliwości pociągnąć rury ciepłowniczej, a pewnie kolektory może parę osób i założyło sobie. O ulicę rolną. To jest trzecie pytanie i czwarte pytanie, to oddaję tutaj mikrofon sąsiadowi, który może bardziej ode mnie się orientuje w sprawach ruchu drogowego niż ja. I być może tu po prostu do pana Banasia byłoby pytanie, czy byłaby możliwość, żeby na Rolnej jakoś tak zorganizować ruch, żebyśmy nie mieli takiego natężenia. Ale oddaję plus sąsiadowi. Proszę Państwa, chodzi nam oczywiście to, jak Pani powiedziała, ulicę rolną. To jest ulica wybudowana kilka lat temu. Jest szerokości 5 metrów. Chodnik z jednej strony jest szerokości 1 metra, z drugiej strony 1,5 metra. Jest to droga, ulica dwukierunkowa, dopuszczone zatrzymywanie się po obu stronach ulicy. Natomiast równoległa ulica do ulicy Rolnej Smugowa jest ulicą, która jest 1,5 metra szersza, jezdnia, jest jeden kierunek ruchu i zakaz zatrzymywania się. Także prosimy o zmianę organizacji ruchu, jeżeli chodzi o te dwie ulice. I to jest wszystko, czego byśmy oczekiwali, żeby usprawnić. Na dzień dzisiejszy pofatygowałem się policzyć ilość pojazdów przejeżdżających przez tę ulicę. Chodzi o ten najbardziej ruchliwy okres czasu, to jest od godziny 7 rano do godziny 8 rano. 250 samochodów przejechało tą ulicą, a to jest ulica, tak jak mówię, 5 metrów szerokości.
jest obok rehabilitacyjny punkt, gdzie ludzie zatrzymują się na tej ulicy. Obok jest sklep wędliniarski, no chyba doskonałe wędliny, ponieważ z całego miasta się ludzie zjeżdżają i tam parkują. Po prostu no, nie sposób jest przejechać przez tą ulicę. Dziękuję bardzo. Komisja Bezpieczeństwa. Komisja Bezpieczeństwa myślę, że podejmie ten temat tutaj. Polecamy panu radnemu. Proszę Państwa, to ja zanim oddam głos, powiem tak, no, my nie spoczniemy, dopóki nie będziemy wiedzieli na 100%, czy nie da się tego kościółka remontować. Natomiast stan prawny jest, Państwo doskonale wiecie, jaki to jest pod auspicjami w wywadaniu parafii ewangelickiej, czyli ksiądz Pawlas odpowiada za ten obiekt. Próbujemy prowadzić jakieś rozmowy, zresztą one były prowadzone przez wiele lat i no, przyznam szczerze, że to są, to znaczy inaczej, środki oczekiwane za wykupienie na rzecz miasta tego obiektu były zbyt duże. My nie byliśmy w stanie, tu nie chcę nikogo usprawiedliwiać, ale nie byliśmy w stanie tego tematu podjąć. Ja powiem mniej więcej jakiego rzędu to były środki. To były środki mniej więcej 1/4 budżetu przeznaczonego na wszystkie inwestycje w mieście. Czyli to jest naprawdę bardzo dużo, ale sam zakup to jeszcze nie renowacja. Trzeba pamiętać, że tak samo jak pani mówiła o tych odnawialnych źródłach energii, to są fundusze unijne na tego typu inwestycje, natomiast musimy zawsze pamiętać o wkładzie własnym w takie inwestycje. I my w tej chwili, tak jak wspomniałem na początku, ja nie rozwijałem tego problemu, ale teraz troszeczkę no, muszę rozwinąć. Mówiłem o tym efekcie ekologicznym przy budowie kanalizacji miejskiej oraz przebudowie oczyszczalni ścieków. I otóż no, prowadzimy rozmowy ze spółką i będziemy chcieli się włączyć w dofinansowanie przyłączeń dla mieszkańców po to, żeby obniżyć koszty dołączenia się do kanalizacji. Jako miasto też wspólnie ze spółką chcemy wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, aby takie środki dla naszych mieszkańców uzyskać na przyłącza. A jeśli chodzi o tą kanalizację w ulicy Warszawskiej, Mościckiego, czy Burzową, czy Sanitarną, to bardzo proszę pana Adama, to powiem mniej więcej. Też jest w temacie, jeśli chodzi o przebudowę 713. Proszę Państwa, ulicę Warszawską, Mościckiego, Świętego Antoniego przebudowuje zarządca drogi, czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich. I droga ta ma być przebudowana z pewną infrastrukturą, czyli burzowa kanalizacja deszczowa też będzie przebudowana w znacznie większych średnicach niż obecnie na kawałku ulicy Warszawskiej do mostu na rzece Czarnej będzie to, o ile się nie mylę, kanał FI 1000, czyli metrowy. Myślę, że spokojnie wodę przyjmie. W pozostałej części tak zwana 600, czyli też dosyć duży kanał, znacznie większy niż jest w chwili obecnej. Wyloty będą do rzek wykonywane, więc myślę, że tutaj poziom, że tak powiem, zagrożenie zalewaniem drogi przez wodę burzową chyba nie będzie miało miejsca. Myślę, że tutaj zarządca drogi no, zdaje sobie z tego sprawę, szczególnie mając na uwadze wody, które znajdują się w skrzyżowaniu ulic Konstytucji, Barlickiego i Warszawskiej. Więc myślę, że tutaj problemu takiego, o którym pani wspomniała w przypadku ulicy Świętego Antoniego nie będzie. Projekty są uzgodnione, czekają w tej chwili na decyzję wojewody. Myślę, że tak jak wspomniał pan prezydent na początku, w końcówce tego roku ruszy realizacja. Mamy nadzieję, że od ronda na ulicy Warszawskiej Chopina. Także myślę, że będzie w porządku. Także uspokajamy obawy. Zresztą my też z ulicą Chopina będziemy się wpinać. Panie prezydencie, powie pan co, jeżeli jak ja wiem po prostu jak te sprawy wyglądają i później czytam w gazetach, że są słabe, małe średnice rur, no to po prostu... No to tutaj pani usłyszała, że metrowa rura, także myślę, że no wiadomo, że może przyjść jakaś aura taka niesprzyjająca, ale mamy nadzieję, że nie będzie. Prosimy o kolejne pytanie. Ja pani chcę zadać zapytanie. W ulicy
prawej. Mamy piękną salę sportową. Mamy boisko Orlik, gdzie się rozgrywają mecze. Różne imprezy. A nawierzchnia na ulicy prawej jest okrutna. Raz w roku przywieźli się jakiegoś gryzu, rozsunie się to. To są doły, jeden kurz. Przyjeżdża młodzież, jest to parking do apteki. To jest naprawdę ulica okropna, a tu jest po sąsiedzku. Wstyd nawet ludzi obcych, co przyjeżdżają na różne rozgrywki z dziećmi. Doły po kolana, jak jest mokro. W tej chwili tu mamy burzę. I prosiłabym bardzo, żeby właśnie spojrzeć na tą ulicę tak przychylnie. Dziękuję bardzo. Pani, bardzo dziękuję za tą podpowiedź, za tą sugestię, bo faktycznie myślę, że każdy z nas, kto jechał na jakąś imprezę do hali do samochodówki tak zwanej, to wie, o której ulicy mowa, bo ona jest katastrofalna, to zgadza się. A to jest w sumie 200 metrów ulicy. Do bramy. Wjazdowej. Także ktoś, kto myśli o tym żużlu i o tym gumanie, gdzie ludzie nie mogą sami nic zdania powiesić, My to zrobimy, proszę mi wierzyć, że my to zrobimy, tylko że tam mamy w planie budowę sieci ciepłowniczej. Sieci ciepłownicza, to już jest zrobione.